Wszystkie dotychczasowe odcinki ukazywały się o godzinie 17. To dobry czas na lekki posiłek połączony z piciem herbaty. To wystarczający powód, żeby tym razem tematem odcinka uczynić ten wyjątkowy, bursztynowy napój. Herbaty czas w sztuce. Zgodnie z legendą herbatę pijano już 5000 lat temu. Jednakże w tradycji Chin zainteresowanie tym napojem sięga V wieku naszej ery. Polska nazwa herbata to połączenie dwóch łacińskich słów herba, oznaczającego zioło, i tea, albo cha, oznaczającego chińską roślinę. Liczne ślady tradycji picia herbaty w Chinach, a następnie w Japonii, zachowały się dzięki barwnym drzeworytom. Pochodząca z XVIII wieku ksylografia japońska opowiada o ceremonii parzenia herbaty. Czynność ta była uregulowana prawnie. Pod koniec XVI wieku prawodawca wydał 6 przykazań zawierających główne zasady ceremoniału. Twórcą prezentowanego drzeworytu jest Isoda Kuriosai. XVIII-wieczny artysta japoński był początkowo samurajem. Po przeprowadzce do Edo zajął się projektowaniem drzeworytów. Tworzył cykle tzw. ukiyo-e, czyli zapisów przemijającego świata. Jego pierwsze prace dotyczyły tematyki samurajskiej, żeby ewoluować w kierunku przedstawień przyjemności. Otoczony gejszami mężczyzna uczestniczy w rytuale parzenia herbaty. Scena przedstawiona jest we wnętrzu. Wszystkie postacie z wdziękiem i gracją biorą udział w uroczystym parzeniu napoju. Delikatny rysunek i zawężona gama barwna obrazu przywodzą na myśl samą herbatę. Wydaje się, że pomarańczowe i brązowawe tony przywołują na myśl kolor naparu. Pierwszy odnotowany transport herbaty do Europy miał miejsce w 1607 roku, kiedy to liście egzotycznej rośliny zostały przywiezione przez holenderską kampanię wschodnioindyjską. Początkowo napój rozpowszechnił się w Niderlandach, aby trafić do Niemiec, Francji, a także za Atlantyk. Herbata jako ciekawostka pojawiła się w zamożnych domach. Prezentowany obraz przedstawia scenę we wnętrzu, w której udział biorą dwie damy i oficer. Uczestnicy spotkania siedzą przy niewielkim stoliku zastawionym sprzętami przygotowanymi specjalnie do picia herbaty. Datowany na około 1715 rok obraz początkowo był przypisywany holenderskiemu artyście Nicolasowi Vercollie. Na podstawie szczegółowej analizy zasugerowano, że dzieło to może jednak pochodzić z kręgu angielskiego. Scena owszem czerpie wiele z XVII-wiecznych przedstawień niderlandzkich, jednakże stroje i fryzury postaci wskazują już na wiek XVIII i przeniesienie niderlandzkiej tradycji na Wyspy Brytyjskie. Oddawanie się wyszukanym finezyjnym przyjemnościom staje się domeną arystokracji brytyjskiej. To właśnie pochodząca z jej kręgu księżna Bedford, Anna Maria Russell, zgodnie z przekazywaną do dziś tradycją, rozpowszechni obyczaj popołudniowych podwieczorków, tak zwanych five o'clocków. W minionych wiekach picie herbaty stanowiło rodzaj manifestacji statusu społecznego. Było wyszukaną rozrywką i sposobem spędzania czasu. Egzotyczność napoju z Dalekiego Wschodu, otoczonego tajemnicą i specyficzną formułą rytuału, inspirowała smakoszy i artystów do tworzenia herbacianych arcydzieł. Do tego grona należał wpływowy władca, król Prus, pochodzący z rodu Hohenzollernów, Fryderyk II. W ogrodach wybudowanej nieopodal Berlina rezydencji w Poczdamie Fryderyk zlecił wybudowanie specjalnego pawilonu przeznaczonego do picia herbaty. Pawilon ogrodowy w parku Sanssouci został zaprojektowany przez Johanna Gottfrieda Büringa, nadwornego królewskiego architekta ogrodów. Niewielki obiekt nawiązuje do tzw. chinoiserie, dekoracji łączących zarówno elementy stylu rokokowego, jak i wpływy charakterystyczne dla kultury i zdobnictwa Chin. Chiński pawilon jest dalekim echem pagody i jej europejską wersją. Jest także wzorowany na pawilonie stworzonym dla Stanisława Leszczyńskiego, byłego króla Polski, który przebywał na wygnaniu we Francji. Poczdamska struktura pawilonu odwzorowuje charakterystyczny kształt koniczyny swojego pierwowzoru z Lunéville. Pawilon króla Fryderyka
jest lekką konstrukcją o fantazyjnym kształcie, ozdobioną licznymi złoceniami. Trzony kolumn pokryte zostały dekoracją nawiązującą do wyobrażeń egzotycznych drzew. Ciekawym uzupełnieniem architektury są liczne rzeźby. Są to przedstawienia biesiadujących par, oddających się piciu herbaty. Miały być to scenki z życia Chińczyków, jednakże odległość tysięcy kilometrów spowodowała, że autorzy rzeźb jako modeli wykorzystali okolicznych chłopów, nadając im tylko pewne cechy i używając rekwizytów pochodzących z Dalekiego Wschodu. Aby odtworzyć egzotyczny nastrój, posługiwano się wyszukaną scenograficzną architekturą, ale konieczne też były naczynia, niezbędne do serwowania drogiego napoju. Herbatę można było podawać w cienkiej, delikatnej porcelanie. Początkowo sprowadzano ją z Dalekiego Wschodu. Jej wytwarzanie było strzeżoną pilnie tajemnicą. Dopiero w czasach saskich, za sprawą Bedgera, powstały pierwsze receptury porcelany europejskiej. Wytwórnie nadawały swoim produktom kształty i zdobienia zgodne z panującą ówczesną modą. W dekoracjach chętnie stosowano motywy zaczerpnięte z wzorów architektonicznych czy meblarskich. Umieszczano wizerunki ważnych dla danej epoki postaci. Delikatna filiżanka z portretem księcia Józefa Poniatowskiego opiera się na lwich łapach, nawiązując do jego wodzowskiego statusu, jak i mody panującej w czasach napoleońskich. W XIX wieku picie herbaty pojawiło się jako uzupełnienie posiłku, ale przede wszystkim jeden z motywów spotkań towarzyskich. Zatrzymaną w malarskim kadrze ulotność chwili przedstawia impresjonistyczny obraz Mary Cassatt, zatytułowany Herbata. Pochodząca ze Stanów Zjednoczonych artystka na stałe porzuciła Amerykę dla Paryża. Pod koniec XIX wieku to miasto stanowiło cel artystycznych pielgrzymek dla twórców z całego świata. Artystka zainspirowana twórczością Edgara Degas szybko znalazła wspólny język z artystami z kręgu impresjonistów. Jej pozbawione patosu czy wzniosłych tematów prace zostały odrzucone przez oficjalne jury artystycznego salonu paryskiego. Pragnąca konfrontacji z publicznością Mary Cassatt zaczęła wystawiać swoje prace jako jedna z nielicznych w kręgu męskim impresjonistka. Malarka przedstawiła w wąskim kadrze dwie kobiece postacie. Jej modelki znajdują się w niewielkim, jasnym salonie. Widzimy prążkowaną tapetę, fragment kominka i wiszące nad nim lustro oraz miękką kanapę. Pozy obu kobiet są swobodne. Popijając popołudniową herbatę, zapewne rozmawiają o bieżących sprawach i plotkach. Herbaciany zestaw stanowią ustawione na srebrnej tacy dzbanek, cukiernica i dwie delikatne porcelanowe filiżanki. Ulotność chwili i delikatność przedstawienia malarka podkreśla rozedrganym duktem pędzla. Widzimy na powierzchni obrazu drobne, nawarstwiające się pociągnięcia malarskiego narzędzia. Zatrzymujący ulotną chwilę, podobny nastrojem, jest obraz Józefa Mehofera, polskiego malarza, grafika, twórcy witraży, o którym wspominałam w odcinku poświęconym owadom. Mehofer w historii sztuki zapisał się jako jeden z czołowych przedstawicieli młodej Polski. Prezentowany obraz wskazuje jednak na tendencje impresjonistyczne w twórczości artysty. Majowe słońce to zapis idyllicznej codzienności domu artysty. Mehofer notuje wnętrze pogodnego salonu. Razem z artystą i widoczną w oddali ubraną na żółto jego żoną Jadwigą doświadczamy ciepła pierwszych dni zapowiadających lato. Wielkie francuskie okno otwiera się na przestrzeń widzianego w oddali ogrodu. Do wnętrza wchodzi zapach kwitnących białych i fioletowych lilaków. Wydaje się, że żona artysty na kogoś czeka. Na pierwszym planie na stole widać nakrycia. Dwie filiżanki i samowar. Popularne na terenie Rosji i Iranu urządzenie do gotowania wody i podgrzewania naparu herbacianego, które zyskało także od XIX wieku popularność w Europie Środkowej i Zachodniej. Istotnym elementem kompozycji jest kwitnące drzewko, egzotyczna róża, a może kamelia,
czyli krzew herbaciany. To delikatna roślina, która wpisuje się w świetlistość przestrzeni salonu werandy Mechoferów. Artysta zbudował swój obraz z jasnych, świetlistych barw. Użył pastelowych, rozbielonych tonacji, ciepłych ugrów i żółcieni skontrastowanych z fioletami i błękitami podkreślającymi zimny cień. Atmosfera obrazu Mechofera nasuwa skojarzenie z Faustem i aż przywodzi na myśl chęć sparafrazowania słynnego powiedzenia: chwilo trwaj, bo jesteś tak piękna. Dokładnie w tym samym roku, kiedy powstaje dzieło polskiego artysty, namalowany zostaje obraz Jeana Messingera, francuskiego malarza związanego z nurtem kubizmu. Oba obrazy dzieli przestrzeń użytych środków artystycznych. Obraz Metzingera to zestawione ze sobą zgeometryzowane formy. Jednak także w tej, jak na ówczesne czasy, nowoczesnej formule odnajdziemy zachwyt nad ulotnością chwili. Wydaje się, że malarz chce ją zachować w krystalicznych, czystych formach. Kobiecy portret pełen jest wdzięku i gracji. Metzinger efekt lekkości uzyskuje dzięki umieszczeniu w centralnym punkcie obrazu małej łyżeczki, zawieszonej wysoko nad filiżanką herbaty. Podobnie jak Mary Cassatt, także Metzinger zwraca uwagę na gest, jego wysublimowanie, elegancję. Kilka lat później Henri Matisse maluje swoją wersję herbacianego spotkania. Jego dwie modelki odpoczywają w cieniu drzew. Nawiązująca do nabizmu, szkicowa kompozycja łączy się z nieformalnym tematem dzieła. Artysta rejestruje to, co dzieje się tuż przed jego oczami. Wydaje się, że naruszył spokój chwili i spowodował, że kobiety przerwały dyskusję i odwróciły się w jego stronę. Malarz dokonał tylko wyboru tematu i kadru. Wszystko, co jest na obrazie, wydaje się być absolutnie przypadkowe. Kobiecie na pierwszym planie spadł but. Widać, jak pantofel kołysze się na jej stopie. Widzimy także uwiecznionego, drapiącego się psa. Elementem dzieła jest także namalowana centralnie martwa natura. Na stole znajdują się naczynia, wielki samowar oraz porozrzucane niedbale cytryny. Artysta swoim obrazem gloryfikuje codzienność. Chroniące się przed upałem kobiety odpoczywają w cieniu drzew, popijając rzeźką cytrynową herbatę. Na obrazie brytyjskiego malarza Davida Hockneya picie herbaty wydaje się być pretekstem. Artysta uwiecznił dwie pozujące do aktu postacie na tle barwnej tkaniny. Obraz jest swego rodzaju zagadką i grą. Nieformalna poza modeli wskazuje na moment, kiedy raczej mamy do czynienia z przerwą w pozowaniu. Zmęczeni wystudiowanymi pozami raczą się herbatą. Artysta wykorzystuje ten moment do studiowania gestów, śledzenia ruchu oraz układu ciał. Namalowane w latach 60. XX wieku dzieło w wyraźny sposób nawiązuje do monumentalnej koncepcji prac artysty wywodzącej się z tradycji renesansowego malarstwa ściennego. Podawana z rąk do rąk filiżanka, rekwizyt, sama w sobie jest ciekawym tematem artystycznych rozważań. Wywodzącą się z tradycji dadaizmu surrealistyczną, poetycką filiżankę stworzyła Meret Oppenheim. Niepraktyczny, irracjonalny przedmiot to spodek i filiżanka pokryte futrem. Inspiracją do stworzenia tego niebanalnego przedmiotu było spotkanie w paryskiej kawiarni z Picassem i jego ówczesną muzą, fotografką Dorą Maar. Francuski krytyk i pisarz André Breton uznał dzieło Oppenheim za ważne wydarzenie artystyczne, które zburzyło dotychczasowe postrzeganie zmysłowe i przenosiło nas w inne obszary wrażeń. Filiżanka to jednak przedmiot, z którego chętnie napilibyśmy się herbaty. Jako szczególny przedmiot codziennego użytku budziła zainteresowanie rzeźbiarzy i projektantów ceramiki. Polskie wytwórnie porcelany mają wielowiekową tradycję i mogą poszczycić się współpracą z wybitnymi artystami. Popularny w latach 50. XX wieku serwis herbaciany Wawel został zaprojektowany przez Edmunda Ruszczyńskiego. Projekt ten nawiązuje do popularnej w owym czasie stylizacji związanej z formami abstrakcyjnymi. Popularnie modele, takie jak Wawel, żartobliwie określano mianem Picassów.
Nietypowa dekoracja musiała torować sobie drogę wśród utartych schematów, do których należały motywy roślinne czy scenki pasterskie. Projektowanie porcelanowych filiżanek to nie tylko dekorowanie znanych już wcześniej wzorów, ale też próby stworzenia nowych modeli i wykreowanie nowych kształtów. Jednym z najbardziej znanych polskich twórców awangardowej porcelany był Lubomir Tomaszewski, który na początku lat 60. zaprojektował serwisy Dorota i Ina, nawiązujące do imion jego córek. Oba serwisy przeznaczone były do kawy, jednakże korzystano z nich również do picia herbaty. Artysta zastosował abstrakcyjne formy, nadając porcelanie fantazyjne kształty, równocześnie z poszanowaniem praw ergonomii. Dzbanek, mlecznik, cukiernica i filiżanki powinny znakomicie przylegać do naszych rąk. W czasach, kiedy nie było elektrycznych czajników, co wydaje nam się dzisiaj prawie niemożliwe, gotowano wodę w zwykłych czajnikach, stawianych na kuchniach węglowych lub gazowych. Bulgocząca, kipiąca woda wydostająca się dzióbkiem przez pokrywkę to jeden z motywów obiektu stworzonego przez Cezara. Artysta wykonał liczne powtórzenia swojej koncepcji, której kleista, gęsta ciecz wydostaje się z naczynia. Rzeźbiarski obiekt Cezara przypomina erupcję wulkanu. Wydaje się, że nie jesteśmy w stanie zatrzymać płynącej lawy. Czerwony fikuśny czajnik to obiekt, któremu niewielką pracę poświęciła profesor Teresa Pongowska. Ta polska malarka i pedagog związana była z nurtem figuracji, ale przede wszystkim poprzez przynależność do grupy sopockiej i późniejsze swoje działania z kolorem jako dominującym środkiem ekspresji twórczej. Małe studium czajnika, notatka codzienności była dla autorki sposobem poruszania takich zagadnień jak plama, kontrast i wzajemne oddziaływanie barw. Efekt świecenia pomarańczowo-czerwonego czajniczka Pongowska uzyskała przez zachowanie różowej ramki, która kadruje całość przedstawienia. Artystka zestawiła miękkość plamy z klarownością linii i konturu, dodając zgeometryzowany czarny uchwyt i zachowując czystość obramowania. Kiedy zagotuje się woda, warto sięgnąć po książkę. Najmocniej usytuowaną w kulturze opowieścią o piciu herbaty jest ta pochodząca z powieści Lewisa Carrolla, zatytułowanej Alicja w Krainie Czarów. Podwieczorek u kapelusznika to wdzięczny motyw, który wielokrotnie przewija się w twórczości ilustratorów i malarzy. Jedną z pierwszych opraw graficznych książki była ta autorstwa Charlesa Robinsona. Brytyjski ilustrator wywodził się z artystycznej rodziny. Zajmował się nie tylko projektowaniem ilustracji, ale również nadzorowaniem ich właściwego drukowania. Patrząc na okładkę jego autorstwa, musimy sobie przypomnieć, aby przesiąść się w kolejne miejsce obok Alicji, Królika i Susła i rozpocząć kolejną filiżankę herbaty.